Podstawowe, bo niestety ostatnio miał pan problemy zdrowotne i pomyślnie wygląda Sakowskiego z ręką podwodowanego kolana. Tak to obecnie wygląda, że pewnie 2-3 minuty nie w turnieju. Ja wczoraj spróbowałem pobiegać i jeszcze nie za bardzo mogłem. Pomimo, że dostałem informację, że to w ciągu tygodnia będę mógł zacząć biegać i trenować, więc jutro do lekarza do Poznania, żeby takiego specjalisty od kolan, który mi coś więcej powie, co jest z tym kolanem. Jeżeli chodzi o samo kolano, no wygląda to dobrze, bo nie jest spuchnięte, przestaje boleć. Też jest jedno miejsce, gdzie czuję właśnie taki trochę większy ból, jak coś się naciągnęło, no i chcę, żeby to po prostu zaczął specjalista. Czyli jeśli chodzi o weekendowy turniej w Słupsku, pewnie nie, ale inauguracja sezonu z Asseco Pro Kon Gdynia być może już da radę, tak? No mam nadzieję, no mówię, kolano jest lepiej, jest tylko właśnie lewa wewnętrzna strona kolana boli, nic pozrywane nie jest, bo w ogóle bym nie mógł chodzić, jest to naciągane, trzeba tylko zobaczyć w jakim stopniu, jak to leczyć. No i miejmy nadzieję, że na ligę będę gotowy, nawet na turniej raczej no, zagrać nie będę. Pomijając już kwestię przykrej kontuzji, jak pan ocenia tutaj swój pobyt ze Stalu, jak pan ocenia sytuację, siłę zespołu? No jeżeli chodzi o mój pobyt, to na razie to pewnie chociaż musiałem długo, często, nie długo, ale często pauzować przez jakieś drobne urazy. Mam nadzieję, że wszystko to już mnie miało spotkać, już mnie spotkało. Jeżeli chodzi o drużynę, oceniam bardzo dobrze, pokazaliśmy się z dobrej strony na kilku meczach, kilku turniejach. Uważam, że na każdej pozycji jest zawodnik, który może coś wnieść do drużyny. Jeszcze trochę grania, myślę, że będziemy grali dużo, dużo lepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.